Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Poznajcie Anię, która jest dietetykiem i skończyła Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ania jest miłośniczką zdrowego stylu życia i jej pasją jest dietetyka. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z ekspertem. Od kiedy zaczęłaś interesować się zdrowym odżywianiem? Właściwie już od okresu gimnazjum moim ulubionym przedmiotem była biologia. Fascynował mnie ludzki organizm i zachodzące w nim procesy, a także wpływ naszego stylu życia na jego funkcjonowanie. I to w głównej mierze skłoniło mnie następnie do wyboru klasy o profilu biologiczno-chemicznym w szkole średniej. Właściwie w tym czasie coraz bardziej zaczęłam się interesować wpływem odżywiania na samopoczucie, wydolność organizmu, a także choroby. Czy to w aspekcie ich zapobiegania, ale też jako czynnik będący elementem terapii wielu jednostek chorobowych. Na pewno sama świadomość tego, jak wielkie znaczenie dla ludzkiego organizmu mają właśnie nasze wybory żywieniowe. Ale w sumie to nie tylko nasze, bo przecież dziecko jako noworodek czy niemowlę nie decyduje sam o tym, co je. Zdaje się on tutaj na wiedzę, czy też czasami niestety niewiedzę swoich rodziców czy opiekunów na temat zdrowej, zbilansowanej i dostosowanej do wieku oraz wielu indywidualnych czynników diety. Stąd uważam, że edukacja społeczeństwa na temat diety i zasad prawidłowego żywienia jest niezmiernie ważna i powinna być prowadzona już od najniższych szczebli kształcenia. Myślę, że właśnie potrzeba edukacji społeczeństwa oraz możliwość niesienia pomocy innym sprawiły, że zdecydowałam się na studiowanie dietetyki. W ciągu moich 5-letnich studiów miałam wiele przydatnych przedmiotów, dzięki którym zdobyłam zarówno wiedzę teoretyczną, jak i tą praktyczną. Dzięki temu, że studiowałam na uczelniach medycznych, wiele zajęć było realizowanych w szpitalach, gdzie mieliśmy bezpośredni kontakt z pacjentem. Uważam, że nauka właśnie przez praktykę jest najbardziej skuteczna i rozwojowa, kiedy sami mogliśmy zebrać wywiad z pacjentem, zapytać go o historię choroby, przebyte zabiegi czy operacje, poznać jego nawyki żywieniowe, przyzwyczajenia, czy zapytać o nietolerancje pokarmowe albo dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Na podstawie takiego wywiadu układanie diety i zaleceń żywieniowych jest najbardziej efektywne, bo robimy to dla kogoś, dla pacjenta, który rzeczywiście realnie istnieje. Na pewno zdobyta w ten sposób wiedza i doświadczenie zostają w naszej pamięci na długie lata. Może zacznę od tego, że uwielbiam gotować i eksperymentować w kuchni. To jedna z moich form relaksu i odpoczynku, a poza tym kocham jeść. Sprawia mi dużą przyjemność, kiedy mogę z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi usiąść przy jednym stole i zjeść coś smacznego i zdrowego. Oczywiście nie sposób funkcjonować w kuchni bez wiedzy na temat prawidłowego żywienia, wpływu pokarmu na funkcjonowanie organizmu, no i oczywiście przynajmniej podstawowych umiejętności gotowania. Odpowiadając na Twoje pytanie, łączę jedno z drugim. Czerpię rzetelną wiedzę naukową na temat szeroko pojętego żywienia, a następnie w sposób praktyczny przenoszę ją na talerz. Zawód dietetyka należy do grupy zawodów medycznych i w przypadku np. zespołów leczenia żywieniowego, które funkcjonują w szpitalach, tam obok lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów znajduje się właśnie dietetyk. Myślę, że każdy zawód, który związany jest z człowiekiem i wpływem na jego zdrowie czy życie, jest zawodem bardzo odpowiedzialnym, a osoba, która go wykonuje, musi wykazywać się rzetelną wiedzą oraz kompetencjami i umiejętnościami. Słowo, które pierwsze przyszło mi na myśl, to pośpiech. Żyjemy w świecie, gdzie każdy za czymś nieustannie goni. Większość ludzi nie ma czasu na spokojne zjedzenie przynajmniej jednego posiłku właśnie bez pośpiechu, w spokoju, w towarzystwie najbliższych, a nie naszego ukochanego smartfona. Dodatkowo są to najczęściej posiłki przygotowywane na szybko, żeby tylko zaspokoić głód. Są nieprzemyślane, często monotonne i po prostu nudne. Uważam, że wspólne posiłki są bardzo wartościowe w budowaniu relacji i poczucia wspólnoty, a tak wielu z nas zapomina o tym. Postarajmy się, żeby chociaż jeden posiłek w ciągu dnia był spożyty w towarzystwie współmieszkańców, a nie, jak już wspominałam, smartfona czy telewizji. Uważam, że pandemia ma ogromny wpływ na wiele aspektów naszego życia, w tym także na sposób odżywiania. Zmiany te sama obserwuję u moich najbliższych, a także wśród przyjaciół czy znajomych, no i oczywiście u mnie samej. Żeby nie być gołosłowną, odniosę się tutaj do badania przeprowadzonego na populacji polskiej, które właśnie oceniało nawyki żywieniowe w czasach pandemii. Było ono przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku, a grupa badawcza liczyła prawie 1100 osób. Przechodząc już do samych wyników, prawie co druga osoba deklarowała większą ilość spożywanego pożywienia w porównaniu do okresu przed pandemią. Również co drugi ankietowany przyznaje się do częstszego podjadania pomiędzy posiłkami. Niestety aż 1/3 respondentów nie spożywała codziennie świeżych warzyw i owoców. Pandemia spowodowała również zwiększenie ilości spożywanego alkoholu wśród badanych osób. Co było pozytywne, to fakt, że ponad 60% ankietowanych częściej przygotowuje samodzielne posiłki w porównaniu do okresu przed pandemią. Uważam, że jest to bardzo korzystne i nawet wśród moich znajomych zauważyłam, że większa ilość bardziej zaprzyjaźniła się z pomieszczeniem, jakim jest kuchnia, a gotowanie zaczęło sprawiać im frajdę i przyjemność. Podsumowując, większy dostęp do żywności oraz duża swoboda w spożywaniu pokarmów, a także możliwość jedzenia w czasie zdalnego wykonywania pracy czy uczenia się. Uważam, że te wymienione przeze mnie czynniki działają w ogromny sposób na naszą niekorzyść. Główny posiłek na zmianę z różnymi przekąskami, brak tutaj jakiejkolwiek regularności, również ograniczenie aktywności fizycznej działa znacząco na naszą niekorzyść. Pomijam już oczywiście sytuację, kiedy ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji i aktywność fizyczna ograniczona jest najczęściej do przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami w domu, ale mam tutaj na myśli pracę czy nauczanie zdalne. Kiedy to już samo wymuszenie wyjścia z domu właśnie w celu udania się do miejsca pracy czy nauki zostało nam zabrane, a wiem, że dla wielu ludzi była to główna forma ruchu w ciągu dnia. Nowe trendy żywieniowe pojawiają się jak grzyby po deszczu. Nieustannie słyszy się doniesienia o nowych superdietach, czy to odchudzających, oczyszczających, odkwaszających, czy innych. Ale najważniejsze jest tutaj zachowanie zdrowego rozsądku, no i indywidualne podejście do każdego organizmu. Poznajcie panią Marzenę, która jest fizjoterapeutką. Ponadto jawi się jako miłośniczka wszelkiego rodzaju sportu, począwszy od fitnessu po boks. Co skłoniło panią do podjęcia się studiów fizjoterapii? Był taki moment w moim życiu, w którym zastanawiałam się, co chciałabym robić w przyszłości, kim zostać. No i padło na rehabilitację. Podoba mi się leczenie ruchem. W tej pracy mogę być aktywna, mieć ciągły kontakt z ludźmi, pomagać im, no i po prostu działać. Nie wyobrażam sobie siebie siedzącej 8 godzin przed laptopem. To zupełnie nie dla mnie. Zawsze lubiłam próbować nowych aktywności, bo sprawiały mi niesamowitą radość i satysfakcję. Zaczęło się od swoich treningów w zaciszu domowym. Później próbowałam nowych ruchów, więc zapisałam się na siłownię. Tam kosztowałam chyba wszystkich zajęć, jakie były możliwe, od pilatesu po crossfit, zdrowy kręgosłup. Szukałam po prostu swojego ruchu i skończyłam na kickboxingu. Początki były bardzo stresujące, ale też ekscytujące, ponieważ było to coś nowego. Miałam szczęście trafić do miejsca, gdzie pracują dobrzy i życzliwi ludzie, którzy pomogli mi się zaaklimatyzować, co bardzo ułatwiło mi moje pierwsze dni w pracy. Dlatego wspominam je bardzo miło. Studia na pewno wprowadzają do zawodu, dają pewną bazę, którą potem możemy wykorzystać w pracy. Reszta jednak zależy od nas. Zawód fizjoterapeuty wymaga ciągłego szkolenia i rozwijania swoich umiejętności. Wykorzystujemy do tego dostępne dla nas kursy, które uczą nowych technik terapeutycznych, a jest to niezbędne narzędzie w rękach fizjoterapeuty, by móc pomóc pacjentom. Dlatego ciągłe szkolenia, ciągłe doszkalania. Cały czas pojawia się coś nowego i my po prostu musimy być na bieżąco. Sama na co dzień wybieram zdrowe produkty, odpowiednio nawadniam swój organizm, utrzymuję aktywność fizyczną, dbam o sen, a to wszystko odwdzięcza mi się właśnie dobrą energią, siłą, no i zdrowiem. Z tego, co zauważyłam, ludzie w obecnych czasach są bardziej aktywni. Może po prostu dlatego, że sport stał się modny. Internet jest przesycony wszelakimi treningami, pięknymi zdjęciami ludzi na siłowni. Ludziom się to podoba i chcą tak właśnie wyglądać i myślę, że to też ich pcha w tą stronę. Zauważyłam, że większość dzieci woli poświęcać swój czas korzystając z urządzeń elektronicznych, niestety, niż być aktywnym. Widzę to nie tylko w pracy, ale także poza nią. Kiedyś nasze podwórka i boiska były przepełnione bawiącymi się dziećmi od rana do wieczora. Dziś niestety to zanika. Podczas zajęć w mojej pracy widzę, że dzieci mają problem ze skupieniem oraz wykonaniem prostych ćwiczeń, które nie powinny sprawiać im większej trudności. Ludzie regularnie uczęszczali na zajęciach albo sami trenowali. To był ich zdrowy nawyk. Teraz w okresie zimowym zmniejsza się nasza aktywność fizyczna, a takie miejsca jak siłownie czy baseny są dla nas ułatwieniem w utrzymaniu kondycji i zdrowego stylu życia. Zamknięcie takich miejsc to bardzo złe posunięcie. Ludzie na sali treningowej czy podczas pływania rozładowują swój stres, frustrację, odreagowują codzienne problemy, poprawiają samopoczucie, podnoszą swoją odporność właśnie, a w obecnej sytuacji, jaka jest na całym świecie, to bardzo potrzebne, by zachować zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Kiedy zdarza mi się z jakiejś przyczyn nie trenować, jestem kompletnie inne życie. Ja to po prostu kocham, ja tego potrzebuję. To już tak weszło w krew, jak zwykła, codzienna czynność, bez której człowiek nie może funkcjonować. Od ponad 2 lat trenuję kickboxing i to jedna z aktywności, która sprawia mi największą przyjemność, bo są też góry, które uwielbiam. Kiedy jest tylko okazja, pakuję plecak i ruszam na szlak, zdobywać szczyty, a przy tym podziwiać te niesamowite widoki. Tam totalnie się restytuję. Po całym tygodniu ciężkiej pracy taki wypad w góry to jest coś pięknego. Wszystko zostawiam na dole. Wszystkie problemy są nieważne, tam czas zatrzymuje się w miejscu. Na pewno by nie rzucali się na głęboką wodę i nie stawiali za wysoko poprzeczki. Wszystko stopniowo i najważniejsze, by czerpali z tego jak najwięcej radości.